Witajcie kochani w mistycznym ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj przychodzę do Was z taką myślą, z taką refleksją. Udało mi się dzisiaj wygospodarować czas, poszłam na spacerek z moją przyjaciółką i chodząc i tak myśląc, zastanawiając się, tak rozmawiając sobie, nagle bardzo silnie mnie coś uderzyło. To, jak postrzegamy, słuchajcie, świat, to jak widzimy wszystko, każdą rzecz, która nas otacza, wszystko, kamyczek, kwiatek, ziemię, która jest pod nogami, drzewo, samochód, nie wiem, stertę gruzu, możesz popatrzeć na to jako na jakieś brzydactwo, oceniając to, prawda? Albo na coś pięknego, jeśli to jest coś pięknego. Albo możesz zawsze we wszystkim po prostu zwyczajnie dostrzegać piękno. Dlaczego? Bo słuchajcie, ja mam takie poczucie i to właściwie dociera do mnie przez ostatnie kilka dni. Nagrywam to w niesamowitym czasie, kiedy mieliśmy pełnię w rybach bardzo silną. I to 21 września 2021, czyli 21.9.21, energetyczna brama, która nas przeciągła dalej, wyżej, poszerzyła nam świadomość, umożliwiła pójść dalej, sięgnąć po więcej jakby wiedzy, po głębiej, wejść głębiej w dany temat. I jeszcze równonoc jesienna, dzisiaj w nocy w Polsce, 21.21 była kulminacja tej równonocy. Wow, po prostu kulminacja energetyczna. Przez ostatnie dwa dni ja się czuję kosmicznie, dosłownie kosmicznie. Cały czas, zobaczcie, teraz karneole, mam dwa karneole, ale cały czas czuję, żeby właśnie mieć, jakbyście widzieli, ten mój pokój, tu gdzie ja pracuję, tu śpię, tu mieszkam, to jest generalnie mój pokój, słuchajcie, moje miejsce na tej ziemi póki co. Jest mnóstwo minerałów, mnóstwo tu wokół i co chwilę biorę inne. Teraz działam karneole, żeby mieć odwagę mówić do Was, żeby to było inspirujące, żeby to wyszło takie szczere, prawdziwe, z głębi, autentyczne. I wracając właśnie, te wszystkie energie sprawiły, że od dłuższego czasu już czułam, że moi przewodnicy duchowi mi mówili wszystko, ale to wszystko tutaj jest perfekcyjne, jest piękne, jest jak sztuka, jest jak coś, co może inspirować, motywować, coś, co może wnosić Ci piękno, albo możesz patrzeć na to jako na dziadostwo, coś zwyczajnego, nic, śmieć, bzdet, bzdurę. Wow. Bardzo silnie to dzisiaj czuję. Nagrywam Wam to tak na gorąco, słuchajcie, żebyście zobaczyli moje emocje, kiedy czuję, jak jakieś wiadomości schodzą mi. Zazwyczaj Wam nagrywam, jak już to mi zeszło, poukładało się, a tutaj czuję bardzo silnie. Oczywiście, słuchajcie, ja od zawsze wiedziałam, słyszałam o tym, żeby szukać piękna właśnie wokół siebie, żeby dostrzegać to piękno, żeby dostrzegać piękno w najdrobniejszych rzeczach, ale słyszałam to, mówiono mi to. Słyszałam to w filmach, słyszałam to od ludzi, gdzieś to tak wokół mnie było, prawda? Gdzieś docierało, gdzieś pukało z każdej strony. Ale dzisiaj, chyba już w ostatnich dwóch dniach właśnie, zaczęłam nie tylko, że pamiętać o tym, nie tylko, że dostrzegać to, nie tylko, że zauważać to, ale jakbym zaczęła czuć to piękno. To, co mnie otacza. Wszystko, słuchajcie. Zobaczcie, mam tu takie przedmioty. Zeszyt. Zobaczcie, zeszyt. Czy on jest piękny? Zobaczcie, ten kolor. Tu jest w ogóle jakieś zboże. Prawda? Zobaczcie. Czy to nie jest piękne? Jakby ktoś zrobił z tego, zobaczcie, obraz. Nie jeden by to powiesił na ścianie. Inny by powiedział, gdyby to była podkładka na przykład taka obiadowa. Nie jeden by kupił. Powiedziałby, o fajne. Inny powie, Boże, jakie to brzydkie. Tylko, że widzicie, to wynika z oceny. Brzydkie, ładne, fajne, niefajne, dobre, niedobre, dla mnie, nie dla mnie. Ocena, prawda? Jeżeli ocena, za tym idzie krytyka, a jak idzie za tym ocena, idzie krytyka, to jednocześnie to jest takie umniejszanie tego wszystkiego.
A gdyby tak popatrzeć na te wszystkie rzeczy, obserwując je po prostu, obserwując, analizując, ale bez oceny, bez krytyki, bez osądzania. Jest. Czy to nie jest piękne? No to też jest osądzanie inspirujące. O, inspirujące. Może być motywujące, może być. Może być uzdrawiające, bo kolor, prawda? Ale jednocześnie pokazuje mi kratkę, czyli jakieś blokady. Zobaczcie, jak można wejść głęboko przez okładkę zeszytu. Jak to może poruszyć, jakby chodzi o to, by pozwolić sobie, żeby to, co widzisz, obserwujesz to, bez krytykowania i oceniania, dzięki temu wchodzisz głębiej, zaczynasz sobie zadawać pytania. Co to wnosi do mojego życia? Czy to mi może jakoś pomóż? Samo to, że na to patrzę. No i zobaczcie, ile miałam wniosków. Zielony kolor. Może z czakrą serca powinnam popracować. Może tu moje serduszko coś mi chce powiedzieć, przekazać, prawda? Kratka. Blokady jakieś może. Zboże. Może powinnam więcej produktów zbożowych. Rozumiecie? Po prostu pozwól, żeby twoja dusza cię prowadziła, ale jednocześnie zobacz w tym piękno. Zobaczcie kamienie. Jakie one są piękne. Wiecie, co ja miałam babcię? Ona niesamowita była. Ona zmarła, jak miałam 11 lat. Ciekawe, bo jestem jedenastką. Babcia zmarła, jak miałam 11 lat. Tak się kropeczki łączą, nie? Ale to nie o tym miałam mówić. Moja babcia, jak byłam mała, a wtedy to się wydawało irracjonalne, mówiła mi zawsze tak, do mnie i do innych mówiła: zobaczycie, że niedługo ludzie będą podnosić z ziemi kamienie i będą je sprzedawać za grube pieniądze. No. Babcia miała rację. Zmarła 33 lata temu, dokładnie. I w tamtym momencie, tak jak mówię, może gdzieś tam w jakichś rejonach świata już były te handle, znaczy ten handel takim. Tymi minerałkami jak teraz, to taki boom się zrobiło. Wiadomo, zawsze były minerały typu diamenty, rubiny, szmaragdy, te takie, prawda, ekskluzywne, ale te typu agaty, no akurat tu nie mam. A mam, tu mam, zegar mam, zobaczcie, ten fioletowy, tu, to jest barwiony agat, prawda? Agat, najbardziej pospolity kamień, który no, w środku jest, ma takie fajne. Przerosty żyłki, nie wiem jak to tam nazwać, czyli jest taki w środku barwny, jak obraz czasem, prawda? Ale one są raczej takie, no, nijakie, dlatego je barwimy, prawda? Żeby one nabrały, wow, formy jeszcze bardziej niesamowitej. Ale znowu nie o tym chciałam mówić. Zobaczcie, jak to się zmienia. Zobaczcie, jak nagle, bo dlaczego te kamienie nagle zaczęły dla nas być ważne? Bo zaczęliśmy dostrzegać piękno w nich. Zobaczcie. Kiedyś takie kamienie leżałyby przy drodze, ja bym tam wzięła, pewnie bym rzuciła tu, tam, bo jak byłam dzieckiem, to taki harpagan trochę ze mnie był, taka chłopczyca, więc pewnie bym zobaczyła, jak daleko jestem w stanie tym rzucić i to by była cała moja fascynacja, choćby był jak najpiękniejszy, prawda? Później, im byłam starsza, już zauważałam, że jednak coś jest w niektórych kamieniach, miałam skłonność przynosić do domu, takie gdzieś tam znalezione, wiecie, byle gdzie na poboczu, prawda? Czy na jakiejś bocznej dróżce. A dzisiaj mamy absolutną fascynację minerałami, kamieniami, prawda? Czyli otwieramy się na piękno, zaczynamy widzieć w tym, co nas otacza, w tych wszystkich różnych rzeczach. Zaczynamy widzieć to piękno. I to jest cudowne. I to jest tak głęboko wzruszające, bym powiedziała, na poziomie duszy dla mnie. I dla wielu, bo ja z wieloma z was rozmawiałam na ten temat i wielu z was mi mówiło, że to pokazuje właśnie, że nasz świat idzie w inną stronę. Że nasz świat się otwiera, że nasz świat otwiera na piękno, otwiera na dostrzeganie właśnie tych niesamowitych rzeczy. Otwieramy się na to, by być obserwatorami, ale bez tej oceny. Dlatego, że obserwator postrzega. Starając się jednocześnie wzbogacić swoje wnętrze tym, co widzi. A ten, kto ocenia, to jest krytykant po prostu, czyli ktoś stoi i
I wydaje mu się, że on musi wyrazić na to swoje sądy. Jak ja słyszę takie coś, jak ktoś mówi, ja sądzę, że... A co ty, sędzia? Żeby sądzić? Po prostu rozumiecie, że tak po prostu stanąć, patrzeć się na ten świat i dostrzec go, zobaczyć go, zauważyć go. Wiecie co, kiedyś moja córcia, jak była mała, może miała wtedy 4 latka, 4-5 latek, no już tak mówiła dosyć pełne zdania, więc może to tak miała 4-5 latek. Pojechałam na wycieczkę rowerową z nią i ona siedziała w tym oczywiście takim, tym wiecie, na rowerze, siodełku takim dla dzieci. I wyjechaliśmy na taką górę wysoką i pamiętam, że jechałam wtedy z kimś, z kim byliśmy w takim, dorosły drugi, tak, jechał i tak żeśmy się trochę sprzeczali, tacy byliśmy zafuczani troszkę, tak. Jechaliśmy w sumie, żeby odpocząć, żeby pozwiedzać, bo to była niedziela, pamiętam, fajna, piękna pogoda, żeby tak się wyluzować, rozluźnić, a cały czas właściwie to siedzieliśmy w głowie i próbowaliśmy sobie nawzajem coś udowodnić. Jak teraz tak patrzę na to, ile myśmy stracili wtedy, słuchajcie, w ogóle nie patrząc naokoło. I wiecie co, zatrzymaliśmy się na tej górze, no bo to wyjechać na górę, człowiek się zmęczył. I słuchajcie, nagle myśmy się tak zamknęli oboje, a to dziecko, które cały czas z nami jechało, nagle mówi tak, mamusiu, zobacz, jaki piękny jest ten świat. I powiem wam, że w tym momencie, aż się teraz wzruszam, zrobiło mi się tak głupio i tak niesamowicie smutno wewnętrznie, że ona, pomimo tego całego harmidru, bo myśmy cały czas ona podziwiała, ona się rozglądała, ona korzystała z tej wycieczki w 100%, małe dziecko, 4-5 lat. A my starzy, dwa stare wapniaki, siedzieliśmy w głowie, próbując sobie jeden drugiemu coś udowodnić, bo wtedy to było ego rozhukane bardzo u mnie. To było, oj, dawno, dawno temu. Córcia ma teraz 20 lat, więc pomyślcie sobie, no, z 15-16 lat temu. Ale to było takie... To było dla mnie przebudzenie. I nagle się rozejrzałam i zaczęłam płakać, słuchajcie. Bo byliśmy naprawdę na niesamowitej górze, ojejku. Przypomina mi się. I zobaczyłam bardzo daleką, bardzo daleki krajobraz. To było też tak jesienią. Te liście się tak przebarwiały, słuchajcie. Niektóre były zielone, inne rdzawe, inne. Dokładnie jak teraz, jak nagrywam. Może dlatego mi się to przypomniało i patrzyłam wokół i byłam zachwycona tym, co widzę. I wiecie co? I patrzyłam na tą drugą osobę dorosłą, z którą myśmy wcześniej się tak sprzeczali. I ta osoba robiła to samo. Byliśmy, zatrzymaliśmy się w tym swoim, w tej swojej głupocie, bo to była głupota, no muszę to ocenić. To była głupota. Jechać na wycieczkę i nie korzystać z tych uroków, z tego piękna, z tego nie korzystać, nie wdychać tych kolorów, tego wszystkiego. Teraz to wiem. Ale to trzeba najpierw móc tego, trzeba najpierw móc nie docenić, żeby potem móc zobaczyć, co się straciło. No chyba tak po prostu działa to tutaj u nas, prawda? Rozumiecie? I w pewnym momencie, jak to się udało mi docenić, to Od tamtej pory, dzięki mojej córci, która miała, tak jak mówię, no około 5 lat, zaczęłam patrzeć na świat inaczej. Oczami dziecka. Bo dzieci patrzą na świat i widzą ten świat. One widzą kolory, kształty, one są ciekawe, one idą, dotykają, próbują. Dlaczego my tak już nie możemy? Kto powiedział, że my tak nie możemy? Kto powiedział, że jak człowiek jest dorosły i pracuje, nie może zachować w sobie tego dziecka i właśnie wyjść do tego świata i dotykać wszystkiego z dziecięcą ciekawością, z dziecięcym entuzjazmem, bez tego całego klekotania w głowie, co ja muszę, co ja później, co ja wcześniej, dlaczego, po co, ktoś powiedział, czemu powiedział, po co powiedział, to mogłam odpowiedzieć, a tamto mogłam odpowiedzieć, to mogło być inaczej zrobione, w ogóle, czy ja wszystko zrobiłam, ojejku, a może coś zapomniałam, czy ja wszystko wyłączyłam i zobacz, jedziesz na wycieczkę rowerową, a w głowie trrr, jakby 4 kombajny jeździły naraz, albo 3 kombajny i traktor, bo teraz żniwa mamy, to tak mi się skojarzyło, nie?
Wow, jakie to jest, słuchajcie, dzisiaj. Po prostu tak czuję silne takie energie, czuję jak to wszystko schodzi, jak mi się to wszystko układa, kropeczki mi się łączą dzisiaj, wiecie jak to jest, jak nagle jeden puzelek skakuje i nagle wszystkie kropeczki ci się łączą i robisz takie oczy. Wow. Piękne. Zobaczcie, jakie piękne karneole, w ogóle takie. Takie moje kochane. Uwielbiam. No, zobaczcie. I wiecie, co ja robię teraz? Jestem autentyczna. Ktoś powie, o Boże, kobieta całuje kamyczki. Wariatka, szalona jest. Zwariowała jak nic. I wiecie co? Okej, jeżeli dla ciebie jestem szalona, super, bardzo się cieszę. Jeżeli dla ciebie jestem super fajna, super, bardzo się cieszę. Jest okej. Poczułam dzisiaj właśnie też to. Jest okej. Masz prawo sobie myśleć, co chcesz. Masz prawo mnie kochać, uwielbiać, nie cierpieć. Ale w sumie po co by ktoś mnie oglądał, kto by mnie nie cierpiał? O nie wiem, ludzie mają różne dziwne pomysły, więc jest okej. Okay. Akceptacja, słuchajcie, to też do mnie dotarło. Akceptacja tego, że rzeczy są, jakimi są. Że ja jestem, jaka jestem. Oczywiście mogę się zmieniać, cały czas się zmieniam, ewoluuję. Ale co jest najpiękniejsze, dostrzegłam, że wcale nie muszę się bawić w kata czy ofiarę. Mogę być po prostu obserwatorem tej przestrzeni. Mogę się przyglądać, mogę zauważać, mogę czerpać. Jak to powiedzieć? Nawet nie wiem, jak to nazwać. Mogę czerpać z tej przestrzeni wszystko, co najlepsze dla mnie, żeby na zasadzie nie chodzi o rzeczy materialne, tylko to doświadczenie, tą energię, to te emocje. Postrzeganie tych przedmiotów, tych rzeczy, co by to nie było. Zobaczcie, mam tu na przykład taki też minerałek, kryształ górski. Widzicie? Nie jeden powie, że to jest dziadostwo, bo pęknął mi, ochronił mnie kiedyś, bo minerały często jak chronią, to pękają. Jak jest za dużo jakiejś energii, takie duże ciśnienie energetyczne jakby, to one potrafią pęknąć. Tak się zadziało. Podczas snu, słuchajcie, leżał na łóżku przy mnie i pęknął po prostu. Nie uderzyłam niczym, w żaden sposób. I ktoś powie gruz. Gruz, dziadostwo. A dla mnie to jest mój przyjaciel. Mam ten. Jest jeszcze druga część, nie mam pojęcia gdzie. Gdzieś jest. Także mam bliźnięta teraz tu. Twin flames, czyli takie bliźniacze płomienie. Dla mnie on jest piękny. On ma tyle przerostów w środku, tyle różnych tam. O, mam tu drugi, słuchajcie, pokażę wam. Zobaczcie, kryształ górski. Popatrzcie, ile on ma w środku. Pan mi go sprzedał taniej. Wiecie dlaczego? Bo powiedział, że jest w środku brzydki. Ja mu powiedziałam, że ja widzę w nim wszystko, co najpiękniejsze. Powiedziałam mu, że jest przepiękny ten minerałek, że jest cudowny. Zobaczcie, wiecie co właśnie zauważyłam na nim? Że tu widać serduszko. Ostatnio wszędzie widzę serduszka. Ciekawe. No. Patrzcie, czy to jest naprawdę brzydkie? A może tylko ten pan miał takie postrzeganie, taki sposób patrzenia na świat? Bo możemy patrzeć na cały świat przez pryzmat czarny i wtedy będziemy widzieć, wszystko jest brzydkie, w ogóle okropne i beznadziejne. Albo możemy patrzeć na ten świat z fascynacją, jako na rzeczy, które nas inspirują, motywują, wzbogacają wewnętrznie właśnie swoim pięknem. Bo dla mnie to jest piękne. Dzisiaj usłyszałam, słuchajcie, oglądałam chwileczkę taki jakiś film i jedna osoba do drugiej powiedziała: podoba mi się twoja twarz, masz ładną twarz w tym filmie, prawda? A ja sobie pomyślałam: przecież każda twarz jest ładna. Jestem fotografem z zawodu, słuchajcie, więc portrecistką do tego. A to w ogóle było w innym, to dobra, innym razem może. Dla mnie każda twarz jest piękna. Każda. Czy to bardzo umalowana i taka estradowa, imprezowa, bym powiedziała, czy taka naturalna, czy taka młoda, czy taka starsza, czy taka już starunia, czy taka po przejściach, z bliznami. Każda, ale to każda twarz, słuchajcie, jest przepiękna, bo pokazuje doświadczenie, pokazuje, co to ciało, ten człowiek przeżył, prawda? Na twarzy widać ekspresję, widać osobowość, widać charakter, widać
nastrój, wszystko widać, a w oczach widać duszę człowieka i to piękno wewnętrzne. Jak można powiedzieć, na jakąkolwiek twarz jest brzydka? Ja wiem, są twarze, które są zdeformowane, które są po wypadku, które są, no nie wiem. Ale nadal, nawet w najbrzydszej twarzy, w cudzysłowie, możesz znaleźć piękno. I to o to chodzi, żeby w nawet takim czymś, co wydaje ci się, czy najbrzydsze właśnie, ale prawda, że to jest ocena, prawda? Albo coś jest takie najbardziej zwyczajne, co się ludziom wydaje. Jak przyjrzymy się temu, nagle, wow, to jest piękne. Pamiętam, kiedyś widziałam taki obraz, słuchajcie, nawiasem mówiąc, niesamowicie drogi obraz. Był żółty. Był tak jakby różne odcienie żółtego na płótnie, dosyć dużym płótnie. I na środku tego płótna, centralnie na środku, była malutka żółta kropeczka. No malutka, no taka gdzieś tam, jak powiedzmy 50 groszy, o. I to naokoło, te odcienie żółtego i pomarańczu były takie, wiecie, takie zmieszane, nie? Takie różne, takie, tam były lekkie smugi i ta kropka na środku. Wiecie, ile osób stało przed tym obrazem? Ja też. Bo kurczę, on coś miał w sobie, wiecie? On miał w sobie, czy to był ten kolor? Ja się zastanawiałam właśnie, czy to jest ten kolor? Czy to te barwy przenikające się? Czy to ta kropka? I teraz pytanie, czym jest ta kropka? Czy to jest coś w oddali, co się zbliża? Co to jest ta kropka? I powiem wam, no, to było wciągające przeżycie, inspirujące niesamowicie, motywujące. Ale znowu, trzeba sobie pozwolić, żeby to zauważyć. Popatrz na to, co obok siebie masz w tym momencie. Rozejrzyj się. Popatrz na to bez tej krytyki, oceny, co trzeba zrobić, co przestawić, co umyć, co nie wiem, co tam jeszcze. Popatrz na tym takimi oczami. Jakbyś właśnie po raz pierwszy w życiu to coś widziała, albo po raz pierwszy w życiu to coś widział. Świeżymi oczami. A jednocześnie zrzuć te wszystkie blokady, limity, filtry, ograniczenia umysłu, te wszystkie ocena, krytyka właśnie. Zrzuć to wszystko i popatrz na to takimi oczami dziecka, ciekawego dziecka. Pomyśl sobie, jak wpuścisz dziecko do nowego pomieszczenia, co ono robi? Ono eksploruje, biega, chodzi, dotyka, wącha, wkłada do buzi, prawda? Przygląda się, idzie, patrzy z innej perspektywy, podchodzi do tego, pociąga na przykład tam za zasłonę, sprawdza, eksploruje, bada, prawda? A my wchodzimy do pokoju, co? No, fajne, ładne, nowoczesne, staromodne, oceniamy od razu. Albo, tu by już trzeba odmalować, no. Albo, Matko Boska, tapeta, kto to tapetę kładzie w dzisiejszych czasach? Wiecie, no takie po prostu... To jest ograniczanie się, słuchajcie, to jest ograniczanie się w postrzeganiu tej rzeczywistości, która jest dla każdego z nas niesamowitym błogosławieństwem. Wiecie dlaczego? Żeby zejść do tej przestrzeni, żeby zejść tu na ziemię, każda z duszy, ja, ty i ty też, każdy z nas stał, znaczy no tam się nie stoi w kolejkach, tylko po prostu czeka się na swoją kolej. Długo to trwa. Oh my gosh. Jeżeli stałaś, czy stałeś kiedykolwiek na ziemi, w jakiejkolwiek kolejce, czekałaś na cokolwiek, to jak tam się długo czeka, to nawet NFZ tutaj bije na ziemi, słuchajcie, w Polsce. No. Tak długo się czeka tam, żeby zejść tu i doświadczyć tego, czego doświadczamy. A my tu na ziemi, bo tak mi źle, bo tu mi niedobrze, bo tu mi niewygodnie, bo chcę inaczej, bo w ogóle ta moja dusza to sobie wymyślała i takie jęczy buły, no. I idzie taka jęczy buła, sama taka byłam, słuchajcie, i jęczy, patrzy pod nogi, patrzy w sufit, ale i tak nic nie widzi, bo jest tak skupiona na tym jęczeniu, że nie dostrzega piękna, które jest wokół. Tak poczułam, żeby po prostu powiedzieć wam to, przekazać. I wiecie co? Jak wam się spodoba takie coś,
to ja bym chętnie częściej tak się dzieliła z wami tymi przemyśleniami, tymi refleksjami. Czasem są dziwne, czasem są ciekawe. Mam takiego mego przyjaciela, kochanego Marcinka. Pozdrawiam cię, kochany, jak oglądasz. I my czasem z Marcinem właśnie mamy takie filozoficzne jazdy, kiedy tak sobie właśnie, no, lubimy pofruwać gdzieś w ten sposób, dyskutując, przemyśliwując, analizując. No, to jest fajne, bo to nas otwiera, prawda, na to, by doświadczać tej przestrzeni z większą radością, bez tych wszystkich, tak, bez tego takiego spięcia i takiej obrony od razu, tak się kulę, tak się tulę, zostawcie mnie, bo rozumiecie, to my bardzo często wchodzimy w taką właśnie ofensywną albo w taką defensywną właśnie, tak, że tak czujemy, że jakbyśmy się musieli bronić. A jakbyśmy się tak rozluźnili i zastanowili się tak naprawdę, ale przed czym ty się chcesz bronić? No, bo jeżeli wokół ciebie jest jakieś dziadostwo, które ci się nie podoba, to po co tam siedzisz? Ty rusz się stamtąd, idź dalej, poszukaj dla siebie lepszego miejsca. Czy dziecko będzie w miejscu, na przykład, o, pomyśl sobie, jak w piaskownicy jest jakieś dziecko, które uderzy drugie, czy ono będzie dalej siedzieć w tej piaskownicy uparcie? Nie, ono sobie pójdzie stamtąd, bo powie, nie bawię się z tobą, idę sobie. A my co? Ktoś nam przyłoży w tej piaskownicy, a my dalej tam siedzimy. No, co więcej, jeszcze wybielamy tą osobę. No, bo przecież ona przyłożyła, bo pewnie coś tam i analiza terapeutyczna, psychoterapeutyczna już, psycho jakaś analiza, od razu portret psychologiczny robimy. No. Ojejuś. Ale tu wracając, piękno. We wszystkim jest piękno, słuchajcie. Tylko żeby go poszukiwać, żeby dostrzegać. Dostrzegać piękno w sobie też. Nie chodzi o piękno twarzy, czy tam włosów, czy ciała, czy czego by tam. Tu też można dostrzec piękno, ale to we wnętrzu piękno. Kiedy ostatni raz patrzyłaś sobie w oczy tak, o, tam, czekajcie, spróbuję popatrzeć sobie tu w oczy. No, popatrz sobie tak w lustro w oczy. Przyjrzyj się sobie, tam popatrz na te oczy, ale do środka tam nie patrz na rzęsy, brwi, oczy podkrążone czy niepodkrążone, co by tam. Tu mi gdzieś włosek wychodzi, oh my gosh, koniec świata, bo mi włosek wyszedł na brodę, jejuś, koniec świata, co ja teraz robię? Piękno jest, wszędzie, wszystkim, słuchajcie, zobaczcie, kamyczków tu mam, zobaczcie, jak ja bym wam pokazała, ile ja tu mam kamyczków. I jeszcze jeden. I tu na przykład kiedyś, o, wiem, co wam jeszcze powiem. Miałam taki piękny, kryształowy świecznik. Pewnie go pamiętacie, taki był, wiesz, taki, wiecie, taki kwiat lotosu, nie? Tak naokoło, naokoło, naokoło. I bardzo mi się tam ze świeczek wytopił wosk na to, tak się wylał. Zalał mi całkiem ten, próbowałam go wyczyścić, słuchajcie, wrzątkiem oczywiście, tak, wiesz, wiecie, starając się, żeby to po prostu wymyć. No i co się stało? Tam jakiś był tu klej, właściwie to myślę, że, no myślę, że klej albo jakiś silikon. I pod wpływem tej gorącej wody ten świecznik mi się rozleciał. I tak, mogłam się martwić, prawda, tym, czekajcie, już coś wam pokażę. Mogłam się wkurzać, mogłam się złościć, mogłam nie wiadomo co, no mogłam różne rzeczy, mogłam, prawda? Ale ja powiedziałam, okej, może tu jest coś nowego w drodze, że tak powiem. Otworzyłam się po prostu na to, przetrę trochę, bo takie mam, żeby wam pokazać. Otworzyłam się na to, żeby przyjąć to, co idzie i zobaczyć piękno w tym, co tutaj mogę otrzymać. I zobaczcie, to jest środek, do którego właśnie to było, prawda? Tak pamiętacie, na to poprzyklejane. I teraz zobaczcie, mam nadal przepiękny, zupełnie nowy, zupełnie inny świecznik. I oprócz tego, słuchajcie, mnóstwo pięknych kryształów, które zupełnie inaczej teraz pracują. I to jest to, kochani, żeby widzieć to piękno, żeby widzieć tą urodę tego wszystkiego, żeby dostrzegać to. I z tym nam zostawiam nas wszystkich, słuchajcie. Utulam mocno. Życzę każdemu tobie pięknego, fantastycznego dnia. Życzę każdemu tobie, żeby udało ci się dzisiaj, teraz, w tym momencie dostrzec same fajne rzeczy wokół ciebie, żeby ci się udało dostrzec wszystko, co wokół, jakieś takie najdrobniejsze rzeczy, jakieś formy. Zobacz wokół, co jest pięknego wokół ciebie.
Staraj się dostrzegać właśnie to piękno. Spróbuj nie widzieć inaczej. Nie patrz przez ten pryzmat brzydoty na świat. Spróbuj popatrzeć przez pryzmat piękna na przedmioty, na rzeczy wokół ciebie. Martwe przedmioty, kwiatuszki, meble, co by to nie było, drewienko, wszystko jedno. Dostrzegaj w tym piękno, bo życie i świat są piękne. Buziaki, kochani.